Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze taka króciutka wrzutka, zamiast robić takich wywodów na pół godziny. Moi drodzy, Jezus Chrystus i Duch Święty. Zobaczmy tutaj absurdy, do jakich się dochodzi, głosząc takie właśnie wymysły pana Krzysztofa. Duch Święty to anioły, tak? Więc przyjrzyjmy się tutaj pewnym słowom. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, wiersz 28. Chrystus mówi: lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże, tak? A więc Chrystus mówi, że mocą Ducha Bożego wyrzuca złe duchy. I teraz Duch Boży, Duch Święty to są anioły, tak? Zobaczmy, do jakich absurdów się tutaj dochodzi. Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem, tak? Stworzonym, ale Bogiem. Jak mówi pan Krzysztof, Bóg, ten stworzony Syn Jezus Chrystus, ma większą władzę od aniołów, tak? I teraz Chrystus mówi, że mocą Ducha Bożego, czyli mocą aniołów wyrzuca złe duchy, tak? Czyli on, będąc Bogiem wyższym od aniołów, wyrzuca złe duchy mocą aniołów, tak? Czyli bytów od siebie niższych, tak? Widzicie tutaj absurdy, które zgłębiając Słowo Boże wychodzą? Tak jak jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy czcić Boga w naszym ciele, chwalić Boga w naszym ciele. Wyraźne bóstwo Ducha Świętego. Nie skłamałeś, skłamałeś Duchowi Świętemu, tak? Nie człowiekowi skłamałeś, ale Bogu. Wyraźne bóstwo Ducha Świętego, tak? I teraz tu wychodzi, że Chrystus, będąc wyższy nad anioły, mocą bytów niższych od siebie, aniołów wyrzuca złego ducha, tak? Panie Krzysztofie, jak to jest? Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego, czyli trzeba czytać, że jeśli ja mocą Ducha Bożego, a na Ducha Bożego czy na Ducha Świętego to jest składowisko aniołów, czyli wyrzuca Ducha Świętego mocą bytów niższych i słabszych niż Chrystus, tak? No właśnie, gratuluję, panie Krzysztofie. No chyba, że pan mi tutaj ładnie odpowie, że aniołowie może mają większą moc od Chrystusa. No właśnie. To już są właśnie takie fanaberie i abstrakcje, tak? Poza tym, panie Krzysztofie, jak można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Czyli co? Grzeszymy przeciwko aniołowi, tak? Każdy grzech przeciwko Synowi Człowieczemu będzie odpuszczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. Grzeszymy przeciwko Bogu, czy przeciwko stworzeniom? No bo aniołowie są stworzeniem, nie? Proszę mi pokazać w Piśmie Świętym, gdzie jest otwarcie napisane, że możemy grzeszyć przeciwko aniołom. Że mamy ich słuchać w Starym Testamencie, tak. Że są doradcami, ale proszę mi powiedzieć, że jest grzech przeciwko aniołowi, który nie będzie odpuszczony, bo grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest. Grzech jest tylko przeciwko Bogu. No ale to dla pana Krzysztofa to jest grzech przeciwko aniołom. To proszę pokazać, panie Krzysztofie, grzech przeciwko aniołom, który nie będzie odpuszczony, że jest w ogóle Pismo Święte, nas uczy, że grzeszymy przeciwko aniołowi. Prawda? I że jak to jest, że Chrystus, będąc wyższy od aniołów, mocą bytów niższych wyrzuca szatana. Pozdrawiam.